skłusza Redeko. www.redeko.pl. Śląsk, choć zdaje sobie sprawę, że w Starogardzie nie będzie łatwo, jest faworytem i jedzie na Pomorze jak po swoje. Pewności wrocławianom dodał świetny występ przeciwko Rosie Radom. Nasza mentalność na pewno poszła do góry. Świetne uczucie, bo to wiadomo, był dla nas ważny mecz, żeby bić się o tą czwórkę. Mamy cały czas nawet szansę na atakować trzecią pozycję, więc pozytywnie. No i trzeba kontynuować, bo widać na treningach, trener tak samo nam to mówi, że nasza forma jest coraz lepsza, lepiej wyglądamy. Przede wszystkim jesteśmy razem, gramy razem, mobilizujemy się nawzajem, więc to są na pewno klucze do tego, żebyśmy osiągnęli kolejne zwycięstwo. Wrocławianie w niedzielę mogą przełamać serię wyjazdowych wpadek. Wiedzą, że mecz w Starogardzie może im dać kolejny istotny impuls. Na wyjazdach ostatnio nam się nie wiodło. Ostatni raz wygraliśmy w Szczecinie. No ten mecz na pewno bardzo nam może pomóc, tak jak pan powiedział, w dogonieniu tej czołowej czwórki. No i bardzo liczymy na to spotkanie. Koszykarze Emila Rajkowicza zagrali ostatnio bardzo dobrze w defensywie. To był klucz do wygranej z Rosą. W tym elemencie zespół robi stałe postępy. Obrona ma dać też sukces w Starogardzie. Podtrzymajmy to naszą intensywność w defensywie, dużą energię i to na pewno pomoże w tym, że oni będą mieli o wiele trudniej do zdobywania kosza, a my z tego, bo jak było widać, też mieliśmy sporo łatwych punktów, wiesz, to wszystko od tego się zaczyna, od mocnej defensywy, gdzie potem są łatwe punkty i potem to wszystko inaczej funkcjonuje i ta defensywa, ta energia dużo daje. W Starogardzie wreszcie zdecydowano się na ruchy kadrowe. Pracę stracił dotychczasowy pierwszy szkoleniowiec Tomasz Jankowski, a zastąpił go Mariusz Karol. Przed tygodniem Polpharma znów przegrała, ale zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. To jest taki efekt nowej miotły, tak zobaczymy. No, zobaczymy. Ciężko się przygotować do tego spotkania, bo na pewno trener coś pozmienia. Ale ja myślę, że skupmy się na sobie. Niech Polpharma się martwi. Mecz w Starogardzie w niedzielę od 20:00. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl